Nasze rozważania rozpoczniemy od następującego zadania z geometrii. Punkt P leży wewnątrz trójkąta ABC. Udowodnij, że AC plus CB jest większe od AP plus PB. Narzuca się następujące rozumowanie. Na naszym rysunku odcinek AC jest dłuższy od odcinka AP oraz odcinek CB jest dłuższy od odcinka PB. A zatem po dodaniu tych nierówności, dostajemy wymaganą w zadaniu nierówność. Rozumowanie krótkie, proste, intuicyjne. Ale czy poprawne? Co by się stało, gdyby punkty A, B, C, P były rozmieszczone następująco? Wówczas odcinek CB jest krótszy od odcinka PB. Przedstawiona wcześniej argumentacja nie jest zatem poprawna w tym przypadku. A skoro nie jest poprawna w tym przypadku, to nie jest poprawna w ogóle. Rozwiązanie zadania matematycznego musi stosować się w każdej sytuacji spełniającej założenia tego zadania. Wbrew pozorom, dokładne rozwiązanie zadania pierwszego nie jest oczywiste i wymaga przeprowadzenia kilku kroków rozumowania. Dopiero połączenie tych kroków w całość da nam pełen dowód. Jeśli nie jesteście przyzwyczajeni do zadań tego typu, polecamy Wam obejrzeć najpierw nasz filmik Zadania na dowodzenie w geometrii, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Poprawne rozwiązanie zadania pierwszego, które zaraz przedstawimy, będzie wykorzystywało nierówność trójkąta, zgodnie z którą w każdym trójkącie długość dowolnego boku jest mniejsza od sumy długości dwóch pozostałych boków. Zawsze, kiedy w zadaniu pojawia się nierówność dotycząca długości odcinków, warto zastanowić się, czy nie można jej uzasadnić, wykorzystując nierówność trójkąta. Jest to podstawowe narzędzie dowodzenia nierówności w geometrii. Naszym celem jest więc zastosowanie nierówności trójkąta, aby uzasadnić zależność AC plus CB większe od AP plus PB. W tej sytuacji musimy w naszym zadaniu wskazać trójkąty, które wiążą odcinki AC i CB z odcinkami AP i PB. Najprostszym, ale niestety nieskutecznym pomysłem wydaje się dorysowanie odcinka PC. Jeśli chcielibyśmy w takiej sytuacji wskazać nierówności trójkąta, w których odcinki AC i CB byłyby po większej stronie nierówności, natomiast AP i PB. Po mniejszej stronie musielibyśmy wziąć pod uwagę trójkąty ACP i BCP i napisać związane z nimi nierówności: AC plus CP większe od AP oraz PC plus CB większe od PB. Niestety, po sumowaniu tych nierówności, dostajemy AC plus CB plus 2 CP większe od AP plus PB. Lewa strona tej nierówności jest niestety większa od ac plus cb. Zatem uzyskana nierówność nie pociąga za sobą nierówności z zadania. Musimy zatem spróbować sprytniejszego sposobu. Przeanalizujmy jeszcze raz nierówność z zadania. Chcemy uzasadnić, że suma ac plus cb jest od czegoś większa. Z nierówności trójkąta wiemy, że jest większa od długości odcinka ab. Ale to za mało, gdyż AP plus PB również jest większe od długości AB. Zauważmy, że AC plus CB jest długością łamanej ACB. A gdyby tak zastosować nierówność trójkąta do części tej łamanej, chcielibyśmy, by ta część była jakoś powiązana z odcinkami AP i PB. Taką możliwość daje podzielenie łamanej ACB na dwie części po obu stronach prostej AP. Niech zatem X będzie punktem, w którym prosta AP przecina bok BC, tak jak na rysunku. Zgodnie z nierównością trójkąta, suma odcinków AC i CX jest dłuższa od odcinka AX. W tej sytuacji suma AC plus CX plus XB równa AC plus CB. Jest większa od Ax plus XB. Teraz chcielibyśmy porównać sumę Ax plus XB z sumą AP plus PB. Możemy jednak uczynić to dokładnie w ten sam sposób. Na mocy nierówności trójkąta wiemy, że suma odcinków PX i XB jest dłuższa od odcinka PB. W związku z czym AP plus PX plus XB równe AX plus XB jest większe od AP. Plus PB. Pokazaliśmy zatem, że AC plus CB jest większe od AX plus XB, co z kolei jest większe od AP plus PB, i tym samym rozwiązaliśmy zadanie. Zastanówmy się teraz nad innym zadaniem o podobnym sformułowaniu. Punkty Q i R leżą wewnątrz boku AB trójkąta ABC. Czy prawdą jest, że AC plus CB jest większe od QC plus CR? Przedstawiony rysunek mocno sugeruje odpowiedź twierdzącą. Nierówność z treści zadania ponownie wydaje się oczywista, gdyż odcinek AC jest dłuższy od odcinka QC, natomiast odcinek CB jest dłuższy od odcinka CR. Co prawda, wiemy już, że formułując takie spostrzeżenia tylko na podstawie rysunku należy być ostrożnym, jednak możemy mieć nadzieję, że tak jak poprzednio, formalne uzasadnienie powinno być tylko kwestią chwili zastanowienia. I tu czeka nas przykra niespodzianka. Okazuje się, że odpowiedź na pytanie z zadania drugiego jest negatywna. Zastanówmy się, skąd tak naprawdę wynika intuicja, że odcinek AC jest dłuższy od odcinka QC. Jest to dla nas oczywiste, gdyż kąt AQC jest na naszej ilustracji rozwarty, a w trójkącie rozwartokątnym naprzeciwko rozwartego kąta leży najdłuższy bok. U nas będzie to zatem bok AC. Jest to szczególny przypadek ogólniejszego prawa, zgodnie z którym w dowolnym trójkącie naprzeciwko większego kąta leży dłuższy bok. Precyzyjniej rzecz ujmując, jeśli kąt KLM jest większy od kąta LKM, to bok KM jest dłuższy od boku LM. Jest to druga zasada po nierówności trójkąta, bardzo przydatna przy udowadnianiu nierówności geometrycznych. Wynika z niej na przykład, że w trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna jest najdłuższym bokiem, w trójkącie prostokątnym kąt prosty musi być bowiem największym kątem, co w prosty sposób wynika z stwierdzenia o sumie kątów w trójkącie. Skoro wiemy, że odpowiedź na pytanie z zadania drugiego jest negatywna, a nasze wcześniejsze próby uzasadnienia odpowiedzi pozytywnej wykorzystywały pośrednio zaobserwowaną na rysunku rozwartość kątów AQC i BRC, to wiemy już, co należy uczynić, aby skonstruować kontrprzykład. Trzeba tak umieścić punkty Q i R na boku AB, żeby jeden z kątów AQC i BRC był ostry. Na tym rysunku kąt AQC jest ostry. Ponadto, aby łatwo obliczać długości odcinków, warto rozważyć sytuację, w której trójkąt ABC jest prostokątny, a jego przyprostokątne mają całkowitą długość. Jeden z prostszych obliczeniowo kontrprzykładów przedstawia następująca ilustracja. Zauważmy, że trójkąt ABC jest 4 razy większy od trójkąta prostokątnego o bokach 3, 4, 5. W tej sytuacji długość odcinka BC jest równa 20. Z kolei trójkąt AQC jest 3 razy większy od trójkąta prostokątnego o bokach 3, 4, 5. A zatem długość odcinka QC jest równa 15. Długość odcinka RC obliczamy bezpośrednio stwierdzenia Pitagorasa, dostając pierwiastek z 12 kwadrat plus 14 kwadrat, czyli pierwiastek z 340. W tej sytuacji mamy AC plus CB równe 32 i QC plus CR równe 15 plus pierwiastek z 340. Porównanie tych dwóch liczb jest równoważne po 17 i pierwiastka z 340. Jednak 17 do kwadratu równa się 289, czyli mniej niż 340. A zatem 32 mniejsze jest od 15 plus pierwiastek z 340. Więc w tym przypadku AC plus CB jest mniejsze od QC plus CR. Zadanie drugie pokazuje, jak zawodne potrafią być nasze intuicje i dlaczego problemy matematyczne wymagają tak dokładnych dowodów, jak ten przedstawiony jako rozwiązanie zadania pierwszego. Okazuje się jednak, że zadanie drugie można zmodyfikować tak, aby odpowiedź na nie była już zgodna z naszą intuicją. Szczegóły możecie znaleźć w naszym filmiku Odcinanie i Wypukłość, do którego obejrzenia gorąco zachęcamy. Na zakończenie tego filmu proponujemy spróbować odpowiedzieć na dwa pytania. Ostrzegamy jednak, pozory mogą mylić. Pytanie pierwsze. Obwód trójkąta ABC jest większy od obwodu trójkąta PQR. Czy pole trójkąta ABC musi być większe od pola trójkąta PQR? Pytanie drugie. Na boku AB trójkąta równobocznego ABC wybrano punkty X i Y. Tak, że Ax równe jest XY równe jest YB. Czy prawdą jest, że kąty ACX, XCY i YCB są równe?